You idiot! Policyjny koń odgryza palec kobiecie w Nowym Jorku. W zeszłym roku 28-letnia Pernilla Ekberg spędzała czas w barze razem z przyjaciółmi, gdy spostrzegła na ulicy policjanta na koniu. Ekberg twierdzi, że policjant pozwalał przechodniom głaskać konia i sama zapytała, czy może zrobić to samo, a policjant się zgodził. Jednak kiedy próbowała go pogłaskać, koń odgryzł jej kawałek palca i wypluł na ziemię. Kobieta twierdzi, że policjant nie zaproponował żadnej pomocy i nie sporządził notki o tym zdarzeniu. Chłopak poszkodowanej zaprowadził ją do szpitala, gdzie jednak stwierdzono, że nie będzie można przyszyć palca. Teraz Ekberg pozywa policję w Nowym Jorku, mówiąc, że jest praworęczna i kontuzja znacząco utrudniła jej życie prywatne i zawodowe. Jak myślicie? Czy powinno winić się policję za tego typu wypadek? A może Ekberg nie powinna była zbliżać rąk do zwierzęcia o tak dużych zębach?